Tanie gry komputerowe i wiele więcej tylko na G2A. Z kodem DOBRO otrzymacie 3% zwrotu. Link znajduje się w opisie. Jeśli piwo, to tylko w karczmie pod najebanym dobrodziejem. Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie po dobrodziejsku. Oczywiście rozpoczynamy kolejny odcinek serii Crossroads Inn, czyli dzieje tytanowego Jacka, naszego skromnego, ale jakże zawziętego karczmarza, który próbuje osiągnąć sukces na jakże już zapchanym rynku karczmarskim. I tak właśnie prezentuje się nasza tawerna i parę rzeczy tu już pewnie zauważyliście, że się zmieniło. Otóż powiększył nam się teren, dzięki temu możemy powiększyć trochę sobie nam teren ogródka. No zobaczcie, mamy tutaj dodatkowe zamiast jednej, mieliśmy jedną, także o dwie kratki nam się tutaj powiększyło. To oznacza, że już w niedalekiej przyszłości będziemy mogli powiększyć ogródek. Większa ilość upraw, większa ilość surowców, których nie musimy zamawiać z lokalnych tam jakichś miasteczek i tak dalej. Także super. Do tego mamy tutaj postawioną drewutnię, jak widzicie. Drewutnia jest postawiona, tutaj jest składowane drewno. No magazyn, póki co nam starcza ta jedna paleta. Nie wydaje mi się, żeby więcej niż jedna paleta była potrzebna. A tutaj te takie kijaszki, pewnie się zastanawiacie, do czego one służą. One służą do sadzenia roślin takich pnących, czyli na przykład chmiel, winogrona, pomidor. Czyli wszystkie rzeczy, których na razie w naszej kuchni nie używamy i nie będziemy używać, dopóki nie zrobimy generalnego remontu wielkiej industrializacji karczmy pod najebanym dobrodziejem. Plan jest taki, że będziemy chcieli przesunąć tak, tu będzie tylko i wyłącznie spiżarnia, te schody się wyrzuci. Jak te schody się wyrzuci, to schody pójdą tutaj, będą prowadzić do sali do góry, która też będzie właśnie taką jakby karczmianą. Tu będą dwa, znaczy już są dwa pokoje dla VIP-ów. Tutaj możliwe, że zrobimy kolejny pokój dla VIP-ów, że to po prostu zmienimy. A tutaj no jeszcze, no nie wiem, zobaczymy, takie korytarze będą, po prostu tu będzie kolejny taki pokój, a tu będzie po prostu taka sala pijalnia, może jakaś sala do hazardu, coś takiego, może jeszcze jedną salę z łóżkami zrobimy. Wiem, że dosyć sporo osób mówiło, że powinien, dobrodzieju, stawię te łóżka przy ścianach i w ogóle to się da ścieślić, ścieślić, to nie chcecie wiedzieć, co ja bym mógł ścieślić normalnie. Tu ma ładnie wyglądać, tak ładnie to wygląda, kurde, że tu wchodzisz i chciałbyś tutaj spać. Ja jak buduję, to nie robię to tak, żeby zmaksymalizować dochód, jak jakiś korporacyjny ściek, tylko zrobić to tak, żeby ładnie było, że jak ja bym wszedł do takiej tawerny, to bym powiedział, tak, tu chcę usiąść, tu chcę się napić, kelnereczko, podaj mi tutaj po prostu dzban jakiegoś wina, no. Także na tym to polega. A my w ogóle musimy, właśnie, co my musimy zrobić? Tutaj nasza karczma jest chyba jest sprzątane, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, no to jak jest sprzątane, to oni ogarniają w tej chwili karczmy, jeśli z tego co widzę, to zapasy całkiem nieźle wyglądają. Mamy wino, tutaj, o, ziemniaki mi się zepsuły? O nie! A, miałem też namierzyć ryby. Gdzie ja mogę ryby kupić? Tutaj mogę ryby kupić, tak? Czyli jakbyśmy tutaj, ale nie mogę szlaku handlowego zrobić, cholera. A tutaj? Burmistrz tej malutkiej wioski był za młody horsarzem. I nie mogę więcej, tak? Kurde. Jakby tutaj zwiększyć dochód, a może tutaj, co? Tutaj spróbujmy zwiększyć, o. Zwiększamy sobie tutaj wpływy. Robimy tak, robimy nawiąż nowe szlaki, 1000, ua, dosyć drogo, no ale no dobra. Zrobimy sobie tutaj szlaki handlowe. Teraz tak 18 tutaj, dobra. Zdamy też od razu reklamy w tym mieście. I co my możemy tutaj? Słodki pudding. O, jakieś orzechy, coś takiego. Czy tutaj są ryby? W jakich cenach tutaj są ryby? Perfumy, ulala. 192, kurczę, drogo. Tak jak patrzyłem, to wszędzie te ryby są strasznie drogie. Może, o? Słyszysz hałas, dobie... A, dobra, żołnierze. Wyszukana toaletka. Chyba zaakceptuję tą ofertę, powiem szczerze. Przychylność spadła, ale nie szkodzi. Jakoś to ludzie przeżyją, bo przychylną toaletkę to szczerze, to ja bym tutaj gdzieś postawił. Gdzie to jest przychylna toaletka? Pokaż mi. Show me. Jaka... Kurczę, takie coś w pokojach dla VIP-ów postawić? No. Kurde, ładnie. No, bardzo ładna ta toaletka. Tylko, że cech daje tylko dwa wymyślności. Ale to kiedy indziej. Czekaj, co ja tutaj miałem? Może tutaj da się to? Nie, tutaj się nie da. A tutaj? Tutaj też się nie da. A tutaj? Nie, a tutaj? A tu mogę, z nimi mogę handlować. A po ile oni mają ryby? Mają ryby? 183, taniej, okej. A jakbyśmy... Co to jest? Nie wiem, co to jest. Dobra, a że jakbyśmy z nimi chcieli jeszcze nawiązać współpracę? Zobaczmy. Klasyczny dywan. Wyślij Aluna po klasyczny dywan. Tak, chcemy to koniecznie.
kogoś wyślemy po klasyczny dywan. I tutaj nawiązać 1500, ojejku, ale drogo, no ale no dobra, niech będzie. Może tutaj będą tańsze ryby. O, i tu już jest 158, a tutaj, no a tu już nie możemy, dobra. 158 to już jestem w stanie zapłacić za ryby, powiem szczerze, bo chciałbym tutaj dodać ryba razy 5. Sambrit, jakie tu wymyślne rzeczy są. Wieprzowinka, no, 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 wytrawne wino, o la la. Proszę, proszę, co tu się dzieje? No, coraz fajniejsze rzeczy tutaj widzę. Dobra, niech będzie, no. Rybki niech jadą do nas. I skoro rybki jadą do nas, to ja tutaj bym chciał dodatkową. No żołnierze tu cały czas przychodzą i tablice ogłoszeń rozwalają. Spokój ma być. Dodamy sobie jeszcze zupę skarpia taką, jakąś taką. Gdzieś, tylko nie widzę jej. O, tu jest. Szybka zupa skarpia. O, w ten sposób. Szybka zupa skarpia. I damy cenę, trochę podniesiemy cenę do 85. A niech będzie 85. Dla szlachciców. No przestań mnie kopać w to, cieciu. Wynocha stąd. Dobra. Jakie my mamy tutaj zadanie? Mamy 8600 na koncie. I słuchajcie, dzisiaj bijemy rekord komentarzy pod odcinkiem. Więc nie tylko zostawiamy łapeczki w górę. Pod poprzednim odcinkiem 1700 łapeczek w górę chyba zostawiliście. Całkiem nieźle. Chociaż wiem, że stać was na 2000 lekką ręką. Więc jak zostawicie pod tym odcinkiem 2000 łapeczek w górę, to jutro pojawia się kolejny odcinek z przygód tytanowego Jacka. A do tego w komentarzu koniecznie napiszcie, czy chcecie, żebym w następnym odcinku zrobił mega remont za 25 tysięcy guldenów. Po prostu będę tak długo grał, dopóki nie będę miał 25 tysięcy na koncie i wtedy zrobimy mega remont, przestawimy klatkę schodową, przestawimy spiżarnię, ulepszymy kuchnię, ulepszymy pokoje, zmienimy ozdoby. 25 tysięcy, mam nadzieję, że jakoś nam starczy, a jeśli nie starczy, to wiadomo, zawsze możemy udać się po pożyczkę do banku. Bo notabene, już wszystkie pożyczki mam spłacone w bankach i nie muszę po prostu się martwić o to, że komuś wiszę hajs. Czy mogę służyć? Czego tu? Zielina? Dobra, macie zielinę. Do widzenia. Żegnam. Żegnam, żegnam, żegnam. Jakie tutaj my mamy zadania? Powstrzymaj Lady Commander. Zapewnij awanturnikowi pokój. Dobra. Jak tylko awanturnik się pojawi w naszej karczmie, będziemy musieli mu wynająć pokój i myślę, że będzie spoko. Czekamy jeszcze, aż ryba tutaj dojedzie. Chwilę to pewnie zajmie. No i dobrze, ale całkiem nieźle to wygląda. Co jest za palenie? Wstawaj, śmierdzielu. Nie ma palenia. Dobra. Wszystko jest wysprzątane. Myślę, że możemy otwierać. Tak mi się wydaje, że możemy otwierać. Rybki zaraz dojadą i będzie to wszystko robione. Czego mi tutaj brakuje? A, tutaj kocioł jest, czyli tylko ryby. Jak ryby dojadą, to wtedy... Daleko ryby? A, jadą ryby. O, jeszcze daleko. Jeszcze daleko. Dopiero w Rikodi są nasze ryby. Mogłem w sumie więcej ich zamówić, no ale nic. Trudno. Trudno się mówi. Zobaczymy, jak to szybko będzie schodzić. Poza tym ryby... Oj, 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 nie wiem, czy ryby nie muszą być przechowywane w... Zaraz, zaraz, zaraz. W lodzie przecież, nie mogę ich tak trzymać, tak na... No. To prawda, teraz sobie zdałem sprawę. Rustykalna spiżarka. Elegancka spiżarka. No, zdecydowanie, tutaj trzeba jakąś taką spiżarkę gdzieś walnąć. Spróbujmy może tutaj, o... Ta, taką spiżarkę zrobimy. I gdzieś tutaj jeszcze było... Pokaż mi to... Jakąś ziemiankę, czy coś takiego. O, jaki ładny ten dywan. Jaki fajny dywan, ty, gościu. Super dywan. Bardzo mi się podoba. Aż tutaj go sobie postawię, czemu by nie? O, pięknie. Tylko, że się brudzi szybko, ale to nie szkodzi. Patrzcie w ogóle, ile banerów mamy. Ile tutaj nam się rozwinęło, to możemy jakieś tarcze wieszać, nie tarcze... Zarąbista sprawa, o, taką na przykład zrobić, no nie? Trochę wydaje teraz hajs bez sensu, ale chciałem wam po prostu pokazać. A dla was to mogę wydać. Co to jest? Warzelnia, wędzarnia, piec chlebowy, żarnia. Nie widzę żadnej takiej ziemianki nigdzie. A może nie mam takiej technologii jeszcze odkrytej? Byłem pewien, że mam, ale chyba nie mam. A do przechowywania lodu nie było czasem? Jakiejś takiej technologii? Byłem pewien, że była taka technologia, a się okazuje, że chyba nie. No nic, zobaczymy, no ryby przyjadą, to będziemy się martwić. Uuu, lód jest potrzebny, dobra, to... O, potężny awanturnik, to zaraz potężnego awanturnika będziemy tutaj zgarniać. Tutaj bodajże można lód kupić, dobra, no to dawaj lód. 154, kurczę, drogo. Lodu. Tylko ile tego lodu? Bo ja nie wiem, ile tego lodu tak naprawdę. Czekaj, to na próbę weźmiemy
3 lodu i zobaczymy, jak szybko to zejdzie. Dobra. Gitara siema. Ryby jadą, to jedzie. No mam nadzieję, że to będzie... Że to będzie przechowywanie dobrze. Gdzie jest potężny awanturnik? Tu jest potężny awanturnik. Potężny awanturniku, proszę bardzo. Wynajmuję ci pokój. Masz ten. A nie, bo tutaj jest zajęte. Ten, o. Proszę bardzo. O, świetna robota, dziecię Owena. Obóz u Termachijczyków rozgromiony, a armia Roverville z Judine na czele przesuwa się na wschód. Pewnie z ulgą przyjmiesz wiadomości, że teraz odwiedzać cię będą znacznie mniej żołnierzy. Wszyscy pędzą na front. O, zwiększony wpływ Crossroads, zwiększony wpływ Dutral. Świetnie, niech nasi chłopcy pokażą tym prymitywom. Powstrzymać wojnę, a mam wrażenie, że właśnie ją rozpętaliśmy. Lepiej, żeby się nie okazało, że twoim celem było wymanipulowanie mnie w pomoc Lady Commander. Zastraszanie, dawaj, zastraszanie. Niech cię o to głowa nie boli, nikt nie pragnie jej powstrzymać bardziej niż ja. Słucha każdego mojego słowa, no, elegancko. Teraz, kiedy działania wojenne przeniosły się dalej na wschód, musimy utworzyć szlak handlowy prowadzący do stolicy Overvale. Wtedy gildia kupiecka wyśle tu swojego człowieka. W jaki sposób przybliżą nas do przybycia do się... przy pozbycia się, Lady Commander? Połączyć się z Orej, robi się. Po co? Orej, dobra. Zresztą wymiany handlowy między Overvale a Outermarchem stanowił plac w fortecy Gwina Camp. Teraz kupcy szukają alternatywnych szlaków handlowych. To by zaś połączenie z miastami Orwell także przyda się. Oznacza to chociażby napływ nowych klientów. Skąd wiesz tyle o prowadzeniu karczmy? Nie znam się na prowadzeniu karczmy. Wiem za to, jak zachowują się i czego pragną ludzie, a nawet i całe narody. Najłatwiej będzie zdobyć jakiś przepis lub przedmiot atrakcyjny dla ludzi danej narodowości. Jaki przedmiot? Tarczę, emblemat, cokolwiek, co zbudzi w ludziach ducha patriotyzmu. Okej. Okay. Odpowiedniego sprzętu, żeby przechowywać niektóre surowce. Jak to? Jak to nie mam, kurde? Odbierz mi tutaj. No, renoma wzrasta. A, czyli czekaj, no. Wow, co jest, ty? Co to jest za pajac? To jest jakiś złodziej, banita. Chciał ukraść mi tutaj coś i dostał ciosa chyba od tego. Od mojego ochroniarza. Tak mi się wydaje. Dawaj, rozten. Roztentegowuje tu ktoś? Coś? Czy nie za bardzo? Nikomu się chyba nie chce. I proszę ponaprawić, tu się wszystko psuje, no. Co ja miałem zdobyć? Jak jest tutaj? Stwórz szlak handlowy z Dutral. Stwórz szlak handlowy z Orej. Orej, Orej, Orej. Gdzie jest Orej? Podejdź do żołnierza. Brudna szmatka. Nie, no nie chcę. Nie chcę żadnej brudnej szmatki. Ja chcę... Z Orej. O, tu jest Orej. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery. I co? I mogę teraz zrobić szlak handlowy? Nie masz? Jak to nie mam? Przecież mam. A tutaj pewnie muszę najpierw, co? Nie. Cholerni żołnierze! Znowu robią awanturę w karczmie. Pomyślcie, że przez chwilę mieliśmy spokój. Ech, ale swoją drogą przyszedł do ciebie jakiś list. O, zaadresowany do mnie? Pokaż. Do przyszłego władcy Overvale. Witaj, panie. Zaznaczyłem tutaj najważniejsze i najwrażliwsze miejsca strategiczne na granicy Overvale i Utermarchii. Wykorzystajcie tę wiedzę wedle uznania. Wasz uniżony sługa, PS. Kiedy dowiem się czegoś więcej, poinformuję was natychmiast. Okej. Okay. Czy możemy to jakoś wykorzystać? To zależy, czy pytasz o kwestie moralne, czy utylitarne. Nasz sekret. Myślisz, że to sprawka tamtej widzącej? Nie sądzę, jeśli to ona, to powiedziałaby ci to wprost. Widzący są tajemnicze, ale nie bawią się w gierki. Lista ważnych i wrażliwych punktów strategicznych na granicy Overvale i Utermarchii. Po co ktoś nam to wysłał? Co o tym sądzisz? Ech, mój chłopcze, brzmi to jak igranie z ogniem, ale nie licząc dosłownie ognia Rockburego, jesteś w tym całkiem niezły. A ci żołnierze zaczynają naprawdę grać mi na nerwach. No dobra. Witaj, dziecię Owena. Z tego, co wiem, szlak z Orej nie został jeszcze ukończony. Wszedłem w posiadanie pewnych informacji, które mogą odmienić losy wojny. Odmienić losy wojny to trochę za dużo powiedziane, ale rzeczywiście zdają się to informacje przydatne. Jeśli chcesz, wyślij w te miejsce jakiś śmiałków. Utrzymanie linii frontu z dala od karczmy leży w interesie nas obojga. Okej. Okay. No dobra. Tylko, że kurde, ja muszę tak, tutaj... Tutaj mam szlak handlowy, a czemu tu nie mogę? Nie mam wystarczająco wpływu w tym mieście. To co ja jeszcze tutaj bym musiał? No tutaj nie mogę. Żeby mieć szlak handlowy, muszę to jakoś podboostować bardziej, tak? Chyba.
Może, czekaj, wyślę takiego pajaca. Jowerwalski szynkwas. Okej, okay. Wyślij tego, czyli taki ten bar szynkwas zamontujemy. I powinno być wtedy spoko, tak mi się wydaje przynajmniej. Czy moje ryby już przyjechały? Gdzie są moje ryby? O, przyjechały moje ryby. Tu nie wiem. O, i można takie rzeczy robić. O, cie kurde. Nice. Nie wiedziałem, że takie rzeczy można sobie dodawać. Człowiek się uczy każdego dnia, zobaczcie, i wtedy widzimy wszystko. To ja bym mógł sobie tutaj wszystko pododawać i wtedy gitara siema. Nie musiałbym patrzeć. No, spoko. Tyle godzin w to człowiek gra, nawet nie zdawałem sprawy, że takie rzeczy można robić. Dobra, czy ktoś tutaj doda wreszcie... A nie, ryby są, zobacz. Są tutaj ryby. Tylko, że tutaj nie ma, widzę. Proszę dodać ten lód, bo... Przybył potężny awanturnik. Potężny awanturnik, ale my już mamy jednego potężnego awanturnika. Grupa podejrzanych, tak, tak, tak. Nie, nic nie chcę od nich kupować, bo już większość rzeczy kupiłem. Oberon. Ale misji żadnych nie ma. A teraz? Mamy coś tutaj? Nie. Kurde, jaka ta mapa jest wielka, no nie? Masakra, a my na samym środku jesteśmy po prostu. Tego całego rozgardiaszu. Twoi goście skarżą się, że twoja karczma jest... Moja karczma nie jest brudna! Handlować, bo ja pieniądze potrzebuję, no! Czego tu jeszcze brakuje? Szklanki mamy, miski. Miski? Mamy. Piwo jest, wino jest, kiełbasy są, ziemniaki. No są, tylko że zepsute, cholera. Ej, nie wiem dlaczego tutaj lodu nikt nie wkłada. Jakiego ciosa zgarnął? A, bo to był ten, próbował ukraść coś. Witajcie karczmarzu i cieszcie się, bowiem Alstero trzy karpie powrócił. O, Alstero, brakowało mi ciebie. Jak to? Język macie wprawdzie niewyparzony, ale rycerz zobowiązany jest pomagać słabszym. Bez względu na osobistą niechęć. Co? Czemu on mnie nie lubi? Gościu, bo ci kopa zaraz... Rycerze z całego Delkrys zmierzają w tę stronę. Pogłoski mówią o nadchodzącej wojnie. Przybywam sprawdzić, czy znów nie potrzebujesz mojej pomocy. Oczywiście tylko jeśli nie mieszka już u ciebie ta piękna, lecz potworna kobieta, którą niegdyś ocaliłem z rąk bandytów. Hrabina wyjechała, ale mieszka u mnie inna osoba, której mógłbyś przysłużyć się swoim męstwem. O, wybornie! I ktoś potrzebuje pomocy dziennego Alstero? Mieszka u mnie pewna widząca, która może potrzebować ochrony. Widząca? No cóż, chyba będę się już żegnał. Strach was obleciał? Postaw naprzeciw mnie najpotężniejszego, najdzielniejszego męża, a ja bez wahania stanę do walki. Ale widzące? Nie, wolę nie mieszać się w ich sprawy, przyjacielu. Twoja reakcja potwierdza, że pomoc z twojej strony byłaby zbędna. Zasady trzymam się z daleka od widzących. Piękne kobiety, każda z nich, tak, nie zrozum mnie źle. Nie mam nic przeciwko mądrym i wyedukowanym kobietom, nie! Ale przeraża mnie jednak sposób, w jaki wykorzystują swoją wiedzę. Wiem, czemu tu jesteście. Po prostu stęskniliście się za moimi trunkami. Mam nadzieję, że wkrótce znów się spotkamy. Róbcie, co chcecie. Zawsze widziałem... No mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy, tak mu powiemy. Na mnie już czas, bywaj karczmarzu! Turu, turu, tu, tum, tum, turu, ru, ru, rum. No dobra. I co teraz? I co teraz? Oto jest pytanie. Stwórz szlak handlowy. Czyli podejrzewam, że jak ten szynkwas postawimy, a jeszcze gościu... Jeszcze gościu chyba nie wyruszył, nie? Po ten szynkwas, czy wyruszył? Jajka w koszulce. Jakie fajne, ty. Patrz, pomidory, jajka. Fajne, 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 no. Bo to jest orej, nie? Stąd potrzebujemy. Ciasto cytrynowe. Tutaj, takie rzeczy. Nie mam wpływów, żeby tutaj... Kurczę, trochę się namęczymy chyba, żeby to... Żeby to sprawnie działało, no ale nic. O, leci, zobacz. Leci chłop, dobra. Leci chłop. A czy my mamy ten szynkwas taki? Jest. O kurde, jaki wielki szynkwas. O w mordę. O kurcze. Jak ja to tutaj zamontuję? No to klops trochę. To chyba będziemy musieli na jakimś tym. Na jakimś... Remoncie dopiero zrobił. Gdzie ja to zmieszczę? No nie zmieszczę tego. To by musiało być... Wiecie, jak to by musiało być zrobione? Tutaj gdzieś byśmy musieli to postawić.
I drzwi wtedy przebudować. No. Może tak zrobimy. Takie szybkie przebudowanko. No bo jak tutaj postawię, no to... O, witaj karczmarzu. Czy to jest ta kobieta sowa? Tak. Lady Milan, jak miło cię znowu widzieć. Słabsza? Zastanawiam się, czy nie warto by się cofnąć w parę kroków. O, co? Czemu? Czemu oni mnie nie lubią wszyscy? Co się stało? Baczcie, przyglądamy się z ponad chmur zawirowaniom, w których centrum znalazła się twoja karczma. Z hrabiną, jak słyszałam, poradziłeś sobie sam, ale zastanawiałem się, czy teraz nie przyda ci się wsparcie kurierów. Z radością przyjmę każdą pomoc. Ty właśnie pracujesz. Sporadziliście z Kalisterę, prawda? Skąd o tym wiecie? Ha! Powiedzmy, że widzące mają swoje sposoby na zgłębianie tajemnic Delcris, a my swoje. Mhm. Czy znowu przyszliście mnie ostrzec? Wolimy trzymać się z daleka od spraw widzących. Chciałem ci tylko ostrzec, byś nie dał się zmanipulować. Widzące lubią odpowiedzialność za swoje czyny zrzucać na los i naturalną kolej rzeczy, kiedy w rzeczywistości to one podstępnie wpływają na bieg wydarzeń. Dziękuję za radę. Wezmę to sobie do serca. Okej. Wezmę to sobie do serca. Cóż, każdy ma prawo do własnego osądu. Nie waż się mówić w ten sposób o moich sprzymierzeńcach. Kurczę, nie wiem, co jej tutaj powiedzieć. Przyznaj się, że tak naprawdę przyszłaś tu, bo się stęskniłaś. No, nie spodobało jej się to. Chciałbyś, chłopcze, działam z polecenia mojego ludu, a teraz wykonałam swoją misję i mam nadzieję, że już nigdy się nie zobaczymy. Żegnaj. Dobra, spierdzielaj. Ej, czemu mi lodu tutaj nie wsadzają? Halo, proszę lodu zupełnić, do cholery. Jajka w koszulce w zamian. Dobra, dawaj te jajka w koszulce. Dobra, ten szynkwas musimy jakoś zainstalować. Tak przebudować tutaj trochę. Jakby to tutaj przebudować? Bo ten szynkwas jest mega wielki. Mega wielki. I do końca nie wiem, jak go tutaj postawić. Chyba, że gdzieś tu. No bo tu nikt nie wejdzie. To jest właśnie ten problem, że jak ja go tutaj postawię, to wtedy nikt tutaj nie wejdzie do tego szynkwasu, żeby tutaj polewać. Musiało być tutaj to wycięte, tak, w ten sposób. Wycięte w ten sposób i drzwi tam zrobić. A, ale to wtedy to by trzeba usunąć, co nie? Dobra, spróbujmy. Spróbujmy to jakoś rozstawić lepiej. O. Dobra. Tak zróbmy. I tak, sprzedaj. Sprzedaj. Teraz. Buduj. W ten sposób. W ten sposób. Pomaluj, tak jak tutaj jest pomalowane. To jest pomalowane bodajże jakim? Czerwienią taką, tak. Tak, czerwienią, podłoga taka. Drzwi. Drzwi. No i będą takie drzwi. Okej. I... A, nie możemy tego... dobra. Nie można sprzedać obiektu. Kurczę, no. Który jest używany. No, ale do co ja poradzę, że jest używany? Ajajajajaj. A mogę go przesunąć? A, tu go gdzieś damy i gitara się ma. Dobra. Kurde, jest mega o. Trochę, dobra, musimy zamknąć karczmę. Zamknąć karczmę, szybko. No i nie można, no kurcze bele. To też nie można. No, to może być problematyczne, ale to pewnie będziemy też musieli przesunąć, co nie? Tak mi się wydaje, że to gdzieś tutaj będzie trzeba. Tak, zdecydowanie będziemy musieli tutaj to jakoś przesunąć. Dobra, musimy zamknąć karczmę tutaj. Zamknąć karczmę, dopiero co otworzyliśmy, ale musimy zamknąć karczmę i tutaj trochę poprzestawiać.
twoi goście skarżą się, że twoja karczma jest brudna. No wiem, że moja karczma jest brudna, wiem. Zdaję sobie z tego sprawę w pełni. Jak to teraz rozstawić? Kurde. Może tutaj gdzieś ten pomywacz? Nie. Zmieści się, prawda? Ale poczekaj, jakbyśmy to przesunęli teraz tak. O. Trochę ciasno będzie, ale... No trochę ciasno będzie, to prawda. To prawda, ale może... Może jakoś się pomieszczą, jak ten składzik tutaj cały przeniesiemy. Nie wiem, czy po prostu nie wywalę tutaj ściany. Chociaż nie, drzwi chyba zrobimy i tu będzie taki po prostu magazyn, no. Tu będzie taki po prostu magazyn. Mała jest ta kuchnia, jak cholera jest mała. No dobra. Niech ten czas leci. I zaraz tutaj spróbujemy ten szynkwas wsadzić. Potężny szynkwas. Nieznajomy w porwanych łachmanach podchodzi do ciebie. Co tam? Czego potrzeba? Czosnek? Dobra, macie czosnek. Wynocha. Wynocha. Dalej, zamykać mi tą karczmę. Raz, dwa. Mogę już tu sprzedać? Kurde. Nie można sprzedać obiektów, których ktoś używa. No ale kto tego używa? Nikt tego nie używa przecież. Co za bzdura. O kurde, wujaszek się chyba zaciął. A nie, dobra, żyje. Żyje jakoś. Dobra, zamykać tą karczmę szybko, bo tutaj przemalowanie musimy zrobić. Ajajaj, nie mogę się doczekać już, jak będziemy mieli trochę więcej pieniędzy i zrobić taki wielki remont na odcinku. Myślę, że to będzie naprawdę fajne. Tu zrobimy schody, będzie dodatkowe piętro. My możemy w ogóle 4 piętra karczmy teraz zrobić. Ja pierdzielę. To jest dopiero, nie? Jakby taką 4-piętrową karczmę wybudować, to by dopiero była maszynka do robienia pieniędzy. Tylko nie rozumiem, co tutaj się dzieje z tym lodem. Dlaczego ten lód nie jest przechowywany? O, uprawy. To może tak, zasać. Czego potrzebujemy? No ziemniaków pewnie. Zasać ziemniaki. Cebula. Jest. Czemu tutaj? Ale tutaj widzę, że w spiżarce też trzymają te... Może tutaj się chowa lód, a nie dokłada lodu. Nie wiem, czy to lodu potrzebuje do funkcjonowania. I am so confused and lost right now. Nadal nie mogę tego sprzedać. No, co za... Dobra, tutaj dalej, zamykać ten serwis, bo chcę sprzedać ten stary i postawić taki wielki szynkwas. Mam nadzieję, że to będzie ładnie wyglądać. Jak to przestawimy... Ej, wstawaj, leniu śmierdzący, nie ma palenia na służbie. To przestawimy, ten stół tutaj wstawimy, to powinno być spoko, tak mi się wydaje. Mam taką nadzieję. Mhm. No dobra. Wstawaj. Nie ma palenia, bo kolejny tutaj pali. Patrzę, jakby tutaj ustawić te... Może jakbyśmy tak dali i tutaj dali. Albo po prostu pozbędziemy się jednego stołu, bo i tak będziemy piętro dobudowywać, żeby jeszcze więcej osób tutaj przyjmować. Bo w tej chwili, jak widzę, w piku mamy tak do 45 klientów. Aczkolwiek to jest, jak wszystkie łóżka są zajęte. A z łóżek bardzo dużo zarabiamy. Bardzo dużo. Wszystko jest bardzo czyste, eleganckie. Kurde, ile oni wypędzają tych ludzi. Jeszcze 11 klientów. Strasznie wolno jest, jak w prawdziwym życiu, nie? Pozdro dla tych, którzy... Żyję, by służyć. Pozdro dla tych, którzy pracowali kiedykolwiek w gastronomii, albo w barach, albo w pubach, czy coś takiego. To jest dosłownie, że godzina zamknięcia jest powiedzmy północ, ale jak jeszcze masz ludzi, to tak naprawdę zamykasz o drugiej, zanim wyczyścisz wszystko jest gotowe, to jest czwarta w nocy. To jest masakra, nie? To jest to akurat bardzo dobrze odzorowali. Co ten gość robi? Co to za gość jest? Jestem prostym. A, awanturnikiem jest, okej. Okay. Można przywalić, to w to przywalam. Jaki gościu? Widzę, przywalić to w to, przywalam. Cytrusy? Nie chcę. No moja renoma wzrasta, ale już nawet nie mam na co wydawać punktów, więc trochę tak bieda. Dobra, tutaj jest zasadzone. Tutaj też drewno jest. W sumie to moglibyśmy przesunąć to, po prostu tą wannę wyrzucę, bo i tak jakimś, nie wiem czemu nikt nie chce się kopać w tej wannie przy kominku, jak wszyscy dookoła siedzą i piją. Nie wiem po prostu, nie wiem, no. Tererem. No, dawaj.
Joj, tutaj wypucują te wszystkie szklanice. No nie mogę tego... Kurczę, bele, no. Ciężko to sprzedać teraz. Niby wszystkich wykurzyli. Pracownicy sobie śpią, odpoczywają. Ale non-stop tutaj ktoś się pałęta i poleruje te szklanice. Odejdź, kobieto! Przestań robić to, co robisz. A, bo oni jeszcze tutaj widzę... Chyba robią ten. Myją. I widzę, że tutaj trochę się teraz zacinają na tym progu. Jak wchodzą tutaj. Oby nie. Co on tutaj? A, nawóz wziął. Kurde, tak patrzę, co ten chłop robi. Umył naczynia, wsadził do kompostownika. Porąbany. Jak tam w ogóle humorki moich pracowników? No, w większości są smutni, ale no, nie szkodzi. No, nie szkodzi. Trudno. Ważę, że pieniądze się robią. 9700 na naszym koncie, także trochę. No teraz wydamy 2500 na ten szynkwas, ale mam nadzieję, że się uda. Taką mam nadzieję. Szybka zupa skarpia jest, elegancko, bardzo dobrze, dla szlachty też. Fajnie, fajnie. Hyc. Mogę teraz sprzedać? No nie, no nie mogę. Pyk, pyk. No nie mogę sprzedać tych, co za głupie. Głupia rzecz, no. Wujaszek tutaj teraz przychodzi i poleruje. I polerują non-stop te szklanki, bez sensu. Tryb meblowania, tryb budowania. No, tryb meblowania tutaj bardziej. No i zobacz, on od jednego do drugiego chodzi i poleruje. Przestań polerować te szklanki, ty ciulu jeden. No i teoretycznie tego nikt nie używa, a nie mogę tego użyć. Bez sensu. Bez sensu. Ja to chyba na dwór zaraz wystawię, wiecie? No, ja to chyba na dwór wystawię. Tak mi się wydaje, że tak zrobimy. Bo ja tutaj nie mam czasu na czekanie. Także to wystawimy tu. O, bardzo ładnie, prawda? Niech sobie stoi, subcio. I teraz tak, ten potężny szynkwas. No jest problem, słuchajcie, jest problem. Kruca, jest duży problem. Bo to dziadostwo nie chce. No nie chcę tutaj ten. Dobra, sprzedaj tą wannę może, ta? Wannę sprzedamy. To trochę przesunie. Damy tak, damy tu. To damy bardziej tu. Okej. Teraz tak, te dywany posprzedawaj. Klatkę dla szczurów przesuń bardziej tutaj. Te pierdoły też posprzedawaj. To przesuń może gdzieś, nie wiem, tu na razie zobaczymy, zrobimy maksymalny. O, może coś z tego będzie, szanowny kolego i panie szanowny, żeby tutaj było takie wejście do tego. Teraz chyba będą w stanie, nie? Tutaj wchodzić, tak mi się wydaje. Kurwa, ale żebym kupił, nic to nie pasuje do niczego, ale... No cóż, a może jakieś te jowerwalskie... O, jowerwalski transparent naścienny. O, taki, zobacz, kurde, kupię pełno takich, na pewno im się spodoba. Tu jeden, tu drugi. Jowerwajla górą, tam ten, lubimy bardzo Jowerwalię, no. Taką jeszcze tarczę im tutaj damy. Zobacz, kurde, jakie super. No nie? Eleganckie rzeczy tu są. Brzydko to wygląda, musiałbym przemalować chyba całą tą, na zielono. Na zielono bym musiał tutaj zrobić. Ile to by mnie kosztowało? Bo brzydko to wygląda, Holender. Żeby zrobić zielone. Na przykład takie zielone. Nie, no takie zielone to nie. A takie zielone? To już prędzej. No taką zieleń. No nie wiem, czy taka zieleń mi się podoba. No ale nie będzie. Dobra, zrobimy trochę remontu, żeby to tutaj ładnie wyglądało. Cyk, 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 cyk. Nie wiem czemu... O, teraz się zrobiło dopiero. Teraz się zrobiło i podłogi. Może takie. O. O kurwa, ale teraz wygląda. Jak w łazience jakiejś. No dobra, niech będzie. Jeszcze tylko drzwi tutaj musimy. Drzwi
wywalimy i damy może na takie drzwi. O, takie drzwi o wiele ładniejsze, no to prawda. I te drzwi też wywalimy. I drzwi wejściowe zrobimy jakieś takie potężniejsze. O, takie ciemniejsze drzwi chyba lepiej wyglądają. Tak mi się wydaje. Dobra, mam wielki szynkwas, gościu. Czemu oni tutaj chodzą? Zostawcie ten kurde szynkwas. Pajace, czemu tutaj ten? Może to nie jest, może mi się powaliło, że to nie jest. Nie, no to jest ładny, prosty szynkwas. Tylko że ja chcę, żebyście korzystali z tego szynkwasu, a nie z tego innego. Co oni tu robią? Co, będzie tutaj pracować? Chyba będzie. Kurde, ale... ale żem bar postawił. No, no, no. No, to jest kawał roboty. Jak tak patrzę, to ładne drewno. Chociaż ta podłoga, kurde, no nie pasuje mi ta podłoga, powiem szczerze. Trudno, marnuję tu pieniądze, ale... a mogę sprzedać podłogę? Ale nie zmienia to. Ty, trawę zostaw. Najlepiej, dobrodzieju, najlepiej. A takie? Może takie dechy, co? Nie, no takie dechy ładniejsze niż takie te kafelki. Lepiej pasują do tego. O, nie mogę. O, cholera. Czemu nie mogę? Jasny ciul. No łaj. O, dobra, zrobiło się. Czasami się to tak buguje. No, taka podłoga ładniejsza. O wiele ładniejsza. Bo na kafelkach. Kafelki to może być w łazience ewentualnie, albo w jakimś takim pokoju burdelowym. Kolega mi mówił. No dobra, czyli no dobra, coś zaczynałem tutaj polerować. Jakby jeszcze się od tego odczepili, byłbym bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. Bo... zamknij, o, ty. Zamknij, może oni teraz to zamkną, rzeczywiście. I zostawiam to. Jest szansa, że to zostawiam, słyszysz hałas, tak? Ojcowska spiżarka. Dobra, niech będzie, ojcowska spiżarka, pasuje. Gra muzyka. Okej. No dobra, no... no mam, no trochę kurde szkoda, że tutaj coraz mniej miejsca mamy. Chyba, żebym zrobił... jest opcja, żeby zrobić coś takiego, że to byśmy tu poprzestawiali trochę i to by nadal ładnie wyglądało, ale miał ręce i nogi. No dobra, czyli szynkwas mamy. Czy teraz mogę nawiązać z nimi jakiś ten? Nie, nie mogę. Czy to w ogóle cokolwiek dało? To chyba musi trochę się napracować. A nie, 72%, czyli to za chwilę... za chwilę powinno wskoczyć, tak mi się wydaje. No nic, przekonamy się w następnym odcinku, bo już 37 minut minęło. No, do następnego. Kurczę. Potrzebujemy pieniędzy i to dużo. No, musimy tutaj posunąć do przodu nasze finansowe zapędy. Muszę rozbudować ogródek, muszę drugie piętro wybudować i w ogóle to wszystko tak do przodu zrobić. I chyba posprzedaję te wszystkie dekoracje i dam tylko te jowerwalskie. I to będzie wtedy lepsze. No, na razie, cześć.